Witam Was tutaj, cześć, cześć, Aleks Zanosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze serii City Skylines PlayStation 4. Zaczynamy. No dobrze, teraz zaczniemy sobie takim krótkim wstępem. Pewnie mikrofon mi się tam majta, ale kto by się tym przejmował. Widzimy sobie nasze piękne miasto, ładne. I stąd wygląda fajnie, ale gdy pójdziemy tutaj, to tu się wyglądaje takie trochę bagno. Szczególnie kiedy spojrzymy na mapę wody, to też wygląda takie bagno. I dziś sobie z tym będziemy walczyć. Co prawda Green Cities nie mamy, ale przed odcinkiem, jeszcze chwilę temu, patrzyłem, gdzie trzeba to przenieść, aby mi ten syf nie zaśmiecał mojego ogólnie miasta. Mniej więcej znalazłem takie miejsce. Jest to tu. Są dwa miejsca. Jest tu albo tu. Z tym, że tu to jeszcze coś może sobie buduje, a tu już jest tak daleko od miasta, że można to wykorzystać. Więc tym się zajmiemy. O, zapomniałbym oczywiście o najważniejszym. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to sądzę, że warto. Aby być na bieżąco z wszystkimi materiałami. Z filmami konkursowymi, z LEGO, z Minecraftem i tu z Skylinesami. Więc za każdy sobie to przeniesiemy. Tam przy okazji wszyscy ludzie będą zadowoleni. No bo jednak przenosimy budynki takie, no, mało lubiane przez ludzi, delikatnie ujmując. Więc choć my tego nie widzimy, to na pewno oni tutaj są zadowoleni. No i z kolei będzie można tutaj wybudować jakieś nowe budynki. A też chodzi mi o to, żeby to przenieść, bo jak takie rzeczy są w odpowiednim miejscu, jak tutaj, to choroby, ludzie i takie tam, nie będą aż tak się rozprzestrzeniać w mieście. Tak. O, i bym zapomniał oczywiście najważniejszym. Jest 19.04, no to powiedzmy, że do 19.30 max. Jakoś tak, dziś może będzie tajemnic, może nie wiem, się trochę dziwnie czuję, więc zobaczy się. Ale mam już wyniki waszych ankiet. To tak mówię, razu na bieżąco. No i widziałem, że odcinki to mają trwać mniej więcej tyle, ile teraz. 30-40 minut. Tam były 4 głosy. I jeżeli chodziło o live, to tak bardziej o 20. No, 20 to ja też bym wolał. Tylko nie wiem, czy ja do końca będę mógł. No dobrze, dlatego dzisiaj nie ma też żadnej ankiety, bo ostatnio było ich dużo. O. I tu sobie pociągnijmy prąda. Ale nie przez lotnisko, w żadnym wypadku. Stąd możemy sobie pociągnąć druta, obok lotniska. Stąd i tak tu. Ruchu nawet samolot. Tak, samolot stosuje. No dobrze, przenieśliśmy sobie, dostarczyliśmy wodę. Powinno to za chwilę zacząć działać. Oczywiście za chwilę zobaczymy. No nie, jeszcze nie. Ale za chwilę może się okazać, że połowa miasta nie ma tego, ale spokojnie, to będzie tylko chwilowe. Dobrze, no i tutaj są, co? Tu są biura. No bo tu mieliśmy to wyciszyć, co nie? Ale teraz, skoro tu nie ma biur, znaczy tu nie ma już tego, no to można się tym tutaj to rozwinąć. Tak, tu na pewno. Ogólnie popyt jest bardzo duży. Zajmiemy się jeszcze tam dzisiaj tą dzielnicą drugą, zwącą się przemysłem. No jest to biurka, ale musicie rozwinąć. I tutaj jeszcze biura. Tutaj. Czemu nie ma? Jest już. Dobrze. Tak, tu są przejścia. Tu ogólnie razem zobaczyłem, że tu jest ta koniczyna. Znaczy tu jest ten węzeł i będzie można podłączyć tą koniczynę. Zbudować tą koniczynę i do tego podłączyć. Co będzie naprawdę fajne. Słynnego, ludzie z tego korzystają. Tutaj. I tak samo jest też tutaj.
Co na tam tani napsa w tamtym odcinku. No tutaj C3 koniczyny to nie jedna. W ostatnim odcinku. No i że widać, że normalnie samochody jeżdżą. Pociągi zresztą również. No i to dosyć ładnie wygląda. Nie wiem, czy to dokładnie tak wyglądało po odcinku, ale sądzę, że tak. Mam nadzieję. A, i tu bym chciał zrobić jedną rzecz. Poniekąd, dopóki tutaj to nie jest tak używane w całości, to my tu sobie zrobimy skrót. O, i coś takiego im damy. Żeby nie musieli tak załamować. Chyba, że tu się światła wybudują w tym czasie. Nie, nie ma światła. No to nie ma, to nie ma. Dobrze, tutaj kotki są, ale z tym nic nie zrobimy. No i dobra, i wracajmy do naszej dzielnicy przemysłowej, bo to już przenieśliśmy. Tu trzeba zrobić jakiś transport. O, tutaj wszystko to fajnie wygląda. Mu, mu, mu. Autostrady nie mogą być w śniegu, więc dlatego tak fajnie wyglądają. No. Tutaj ładnie to dosyć działa. Jest śnieg, więc nie widać. No i ponieważ jest śnieg i nie jest odśnieżane, to pierwsze co zrobimy, to przyspieszamy sobie czas. To będzie pierwsze, co nie? Natomiast po drugie, to chciałbym, aby coś z tym zrobili. Z tym odśnieżaniem. Dlatego tu sobie to postawimy. Dobrze, zobaczmy tam, czy te ścieki się już produkują tam, gdzie powinny. O, tu już trochę poznikało. Bo to szybko spłynie, tutaj najdłużej będzie. Nie mamy tych filtrów, co prawda. To są w Green Cities. O, ale tu się już robi. No i to sobie tam będzie szło, tam dalej do... Gdzieś tam. Tu jest słynnego bardzo fajne jezioro, byłoby do tych odpadów, ale nie będziemy tutaj kręcić przy tym. Świetnie, budynek spłonął. Ja nie mogę kliknąć kółko. No. Czy to było mi ostatni raz? Wiem, że ta gra jest zbugowana jak Minecraft, ale... Ale w Minecrafcie to się wykorzystuje akurat pozytywnie. Dobrze. Jest noc. Jak zawsze, kiedy coś nagrywam. No ale... No tak to już jest. Dobrze. Zobaczmy. O, tu nie ma dalej drogi, no to sobie pociągnijmy. No tak gdzieś dotąd i co jakiś czas musi być tu wjazd. Nie ma bata. Tak samo zrobimy tutaj. Tu i tu. Okej. No i tutaj też można. W jakimś stopniu. Później jeszcze tutaj skręcić. O, i tu wjechać nawet. No, dało się połączyć. Natomiast tutaj to ja tą drogę bym chciał pociągnąć. Czekaj. To jest ta droga. Nie, tak to na pewno nie. Co za dużo, to niezdrowo. Chcę sobie to podłączyć. Tu i tu. Okej. No i powiedzmy, że jest jako tako. Mówi mi łatwiejszy wyjazd z tej dzielnicy. No dobra. No i tak, tutaj będzie oczywiście przemysł się rozwijał. I trzeba, aby to ładnie tutaj się nam rozwijało. Trzeba gdzieś dać ludzi. Zobaczmy na zegarek. Coś wolno ten czas dzisiaj idzie. Tu bym wcisnął ludzi, ale nie, tutaj nie można. Niestety, o, mamy już dzień. Co mnie akurat bardzo cieszy. Ponieważ skoro jest dzień, możemy zacząć budowę kolei, która tutaj będzie dowoziła ludzi. O! Ave ja! Zadowolony jestem. To dobrze. Naprawdę jest znakomicie. No i tutaj nie widzę nic innego wyjścia jak zejście pod ziemię. Ej! Nie gadaj. A tu nie będzie, no nie, tutaj nie ma. No dobrze, przenieśmy cię. Tu już powinno być dobrze. No. Chyba nieważne. Tak, ten pociąg sobie jeszcze jedzie dotąd. I później tu wyjedzie. I tu będzie kolejny dworzec. Tylko trzeba najpierw drogę zrobić. O, widzę, że tu handel, jeśli chcesz coś rozbudowywać. Może nad tym zaraz pomyśleć. Aha,
No tak, zapomniałem, że tutaj jest tego takie pole minowe, żebym się chciał powiedzieć. Dobra, ale tutaj jest ta droga. I to są nawet tramwaje. Można byłoby tu jakiś tramwaj pociągnąć w sumie. I ta droga będzie iść tu w górę. O tak i... Dotąd i dotąd. No i tutaj są znowu tramwaje, to można... W sumie skoro tu i tu są tramwaje, to sobie to zaupdate'ujmy, aby było połączenie jakiekolwiek. No i teoretycznie mamy już te mosty podłączone. Wspomniałem, że oni potrzebują wody w sumie. O, bo tu jako tako jeszcze jest, ale tutaj to już nie kręciłem przy tym. To weźmy sobie w ten sposób. Tak. No i trzeba rozwinąć to ten handel. Ale zanim handel, to najpierw się zajmiemy jeszcze czymś innym. Śnieg pada, jest dzień. A ta droga tu swoją nogą jest bardzo rzadko odcinana, naprawdę. Coś ludzie muszą jej nie lubić. Dobrze, są te pociągi, mieliśmy zrobić pociągi, co nie? No jasne, po co by to miało wyjść pięknie? Teraz jak my to pociągniemy? Czekaj, tutaj coś jest. A. To jest zwykła kolej. I wiecie co mnie kusi? Aby pociągnąć obok tej tutaj zwykłej. Tom. Chociaż to tak do końca to tak ładnie nie wyjdzie, widzę. O. To tutaj to już w ogóle. Dobra. Zróbmy chociaż, żeby było w ten sposób idealnie. Nie, no. Dobra, dawaj tu. Mnie denerwujesz już. Tak. I to będzie ten tor. Żeby było dziwnie. No tu widzę, że są korki pociągowe. No ale mam nadzieję, że nie będą jakieś strasznie uciążliwe. Dobrze. I tu się tak podłączymy. I co tu się wydarzyło, ja się pytam. Ja patrzę sobie fajnie, a fajnie to wygląda. A tak naprawdę to co? Ja ci tam takie wysokie, tak? Może... O. O. Właśnie. Tak, ja ci zaraz dam. No nie no, co jak co, ale tak to nie możesz powiedzieć. No nie no, nie no, kolego. O, a tak już jest wysoko. Tak też jest niedobrze. A tak to już nie odjeżdża, to też niedobrze. I tak niedobrze, i tak niedobrze. No dobra. Trzeba coś z tym wymyślić. O, tu to już w ogóle jakiś dołek. Przydałby się ten teren. Dobra, najwyżej to kiedyś jeszcze raz zbudujemy i tyle. Dobrze. To tak. Ty jedziesz górą. A właśnie tak sądziłem, a dół? Też jest tak. No to trzeba zrobić z zakrętem. Okej. Okay. Zakrętem, o, takie zakręty tutaj lubię. I wraca w to samo miejsce. Tor w tą stronę i stąd tor. To nie ten tor. No jasne, to nie mógł być ten sam tor. No nie, no nie, no ja nie dojdę z tym do układu. To odchodzi krzywo, koślawo, w ogóle jakaś tragedia tutaj się zrobiła. Tu podnieśmy. I prościutko obok jedziesz, co nie? Do tego słupa. Tego tu. O, właśnie, perfekto.
Powiedz, nie chcę na to patrzeć z odległości, bo będzie pewnie znowu ta tragedia. Już, już. Trzeba zrobić dokładnie tak samo. Czyli był tor w tor. Może tak? Teraz zacznę się zjeżdżać skoro. Nie wiadomo, jak z tym żyć. Dobra, zjedziesz tutaj w dół. Tu i tu i koniec, bo to nie jest używane, co nie? I gdzie? I stąd będzie... Ja ci stąd. Skrętna, dowolna, jak tam to się zwało. Może być w sumie nawet tak. Nie. W sensie tak i... Tak. No nawet. Powiedzmy, że ujdzie, bo już mnie to normalnie zdenerwowało. Idziesz stąd. Poprzez tu. Zadowolenie, zadowolenie. I bardzo słusznie. Nie no, tutaj nie pojedziesz, bo nie masz jak. Nie, nie, pojedziesz tutaj sobie i... W sumie to jest ten drugi tor, ale on jest do innych celów, nie? O, omija stację, bardzo słusznie. No i ten pociąg będzie jechać sobie tak tu pięknie. Później tutaj. I tutaj wróci. I wszyscy zadowoleni. Z czego zapomniałem jednej rzeczy, że ten dworzec póki co jest wyłączony i... I problemów nie ma. Nie ma użycia, nie ma nic, jest wszyscy zadowoleni. Poza dworcem, bo nie zużywa nic. No, odśnieżają to nareszcie. Ile można czekać? Widzę, że brakuje wam ludzi, a mi brakuje czasu. No, tak jakby było inaczej. Tak dla odmiany. Tu pójdziemy sobie, ale w przyszłości, więc najpierw może w tą stronę. Jakby tu puścić, to tylko teraz. A to jest dobre pytanie, jakby to tu puścić? Bo ogólnie nie rozwój miasta. W ogóle to będzie jeszcze większy problem później. Jakby tu nazwać ten dzisiejszy odcinek? Już widzę ten problem. I tak samo ty. Tu. Perfekto, ja tam mam wzrok dopiero. No, trochę wyszła za długo, ale dobra. Tak. Najpierw tory zróbmy. Ja no tutaj widzę, że zjeżdżały i wjeżdżały, zjeżdżały, wjeżdżały. No tu zrobimy inaczej. Będą cały czas na dużo. Co nie? Wtedy spokojnie drogi mogą być pod nimi. W teorii przynajmniej. Jak to będzie w praktyce, to ja nie wiem. Okej, okay, widzę, że tu się coś roztrwoniło. Tak. Dobra. Tory są. Teraz trzeba zrobić drogi i to przez całą resztę. Tutaj będzie na pewno tramwaj. W tej dzielnicy będą tramwaje, jak nic. 2,5 godziny. Nie dam rady. Okej. Okay. Patrzę, jak jest tam, aby było w miarę podobnie. Okej, okay, i to powinno gdzieś zejść. Tu nie. Źle. Źle. Dobrze. Wypad. I stąd będzie... Tak, tu będzie ciekawie. Ponieważ za chwilę będzie przejście dla pieszych. Tu będzie dużo takich krótkich dróg. Tylko bez informacji, gdzie mam kliknąć, to będzie ciężko. Tu i tutaj. Nie. I tutaj. I tutaj będzie zupełnie coś innego, jeszcze nie wiem co. Czekaj, tak z ciekawości zobaczmy. Jakby to wyglądało.
W ogóle da się zrobić. O, coś takiego, to jest w ogóle. Dobrze, ale nie bawimy się teraz, nie marnujemy pieniędzy, co nie? Po chwili marnujemy pieniądze. O, i tu ładnie przeszło. Pod tymi torami. Tu połączymy się w ten sposób. I tutaj może być przejazd. I tu może być przejazd. Teraz najlepsze to będą w odpowiednich kierunkach przejazdy. Czyli to ulepszymy, ulepszymy, ulepszymy. Ulepszymy i teraz weź to ustaw. Tu jest źle. Jest źle. Tu jest dobrze. Dobrze i jest. Dobrze. Teoretycznie dzielnica jest już gotowa. Czas też. Nie no, jeszcze czasu trochę jest. Okej. Okay. Live oczywiście w weekendy się odbywają. Więc o weekend o 20 możecie się spodobać chyba live'a za tydzień z Cities. Jeżeli ktoś w ogóle jeszcze teraz ogląda, to się dowie o tym. Dobrze, tak, tu będzie taka dzielnica. Tu widzę, że jakieś budynki są poza dzielnicą, to my je wrzucimy. Tak, chociażby póki co. O, co tutaj, jak to działa? Tu są w końcu te autostrady duże. No, całkiem ładnie, całkiem zgrabnie. No, jak tam przemysł? Komunikację warto byłoby tu zrobić, ale autobusową. Ale jeszcze nie teraz, teraz to jeszcze zmienimy sobie. Te autobusy są najlepsze, bo one mogą wjechać wszędzie. I teraz to będziemy powoli tu obsadzać ludźmi. Chodź, najpierw ustawimy sobie budynki w idealnych miejscach, czyli raz szkoła tu. Dobra, i podstawówek wystarczy. Tu będzie taka. Uniwerów to w ogóle jest za dużo w tym mieście, więc tym się nie przejmę. W ogóle policję trzeba nie postawić, jakieś więzienie. A tu obok szkoły, jakby ktoś chciał zapalić papierosa, to od razu nie ma. Tutaj możemy niby tu wstawić. No i szpital. Niby jest tam, ale ja mu nie wierzę. Będzie tu. I teraz obok cmentarz. Tu nie będzie cmentarza, tu będzie coś takiego. Tu będzie nowoczesny cmentarz. Tak, i jeszcze taką saunę sobie wstawimy tutaj. No, dobrze. I jeszcze śmieci. Ze śmieciami to widzę, że całe miasto jest ładnie zrobione. Dobrze. Nie trzeba tu nie. Pociągnijmy teraz tutaj całe okablowanie podziemne. A, no właśnie, więc zapomniałem o najważniejszym. Pociągi jeszcze tutaj. Pociągi i tramwaje będą później zrobione, bo przy tramwajach nie ma aż tak dużo zachodu. Co, przy pociągach, bo pociągi to trzeba dworce i w ogóle tego trochę to jest. Więc na pewno nie taki dworzec, a jeśli już to taki. Który? Tam jest słup, co nie? Tak myślałem. Pojedziesz sobie tu. I co, i przejdziesz tu? Co tutaj jest? To można przestawić. Przestawiamy jeszcze, zanim zaczęło funkcjonować. Dobra. Nie, źle. Źle. Przesuń się. Oj, what? Źle pasowało. Dobra, tutaj. Woda jest, wszystko jest, teraz tylko trzeba jeszcze tory zrobić. Będzie kolejna dzielnica. Bo musimy rosnąć, co nie? Kręta, która jedzie tu. Chyba inaczej. Tu idzie prosta i kręta w nią wjeżdża. Co nie? O, coś takiego. Więcej budynków na drodze bym nie mógł postawić. Tak, tu. Z tyłu będę mieć pociągi.
Czekaj, bo tu jest ta jedna kierunkowa w sumie. No to nie, tutaj nie będzie jeździć tramwaj, tramwaj będzie jeździć. Tak, tu by mógł przejechać tramwaj. Okej. To dotąd i tu będzie ciekawe, jak to się uda, to będzie fajnie. No jasne. No jasne. Czemu by miało się to udać, co nie? No, no, może być nawet tak. Ważne, że jest górą. Dobrze, i kolejny. A nie. Nie, jednak nie. I jeszcze zapomniałem o połączeniu tego. Swoją drogą, dzień jest strasznie krótki coś. Może dlatego, że gramy na zimowej wersji gry. Dobra. Teraz możemy pociągnąć. Czekaj. A, to są te specjalne już tory. To dobrze. Znowu żółte? Niestety koloru nie mogę zmienić. No dobra, jasny, bardzo zielony. Trochę się odróżnia. Okej, mam jeszcze minutkę, czyli jak zawsze wyjdzie ponadprogramowo za długo. I od razu tutaj ludzi wrzucamy. Tu będą biura. Wzdłuż torów, co nie? Dobra, wzdłuż torów jest zrobione. No i budynki. Chyba ta dzielnica pewnie się dużo rozrośnie podczas moich jeszcze nagrywania timelapsów, o ile dzisiaj takie będą. Bo mnie trochę dzisiaj ścina. Jak to nagrywam? Dobra. Tu się buduje. Przemysł już tak bardzo. Czekaj. Tu macie? A nie macie wyznaczonej strefy. No to co nie mówicie? Co nie krzyczycie? A ci się już pozamykali. I widzę, że największy. Dobra, to jeszcze znak, sam koniec odcinka tutaj musimy zrobić. Przyciągnijmy to, a bo to jest ta droga. Tej drogi zbyt nie lubię. W dół oczywiście tutaj. Nigdzie się nie wybierasz w górę. Co, takie połączenie, tak? Nie, nie, nie. Okej, tak. I czekaj, czy tu się uda? Czy tu by się udało? O! Jest. Przejście będzie. Dobra. No i teraz wystarczy obsiać to, jak ja to mówię. Tu. Tu jest jakaś mała dziurka. I tutaj też. No dobrze. Minus. O, dobrze. I ocieplanie klimatu. Dobrze. Bardzo dobrze. No to tak, w dzisiejszym odcinku zbiliśmy dosyć dużo. Chwila. Zobaczmy tylko jedną rzecz. Aha, no to nie, no nie, no, no bez przesady. Już chciałem kończyć odcinek, a tu jednak jeszcze coś jest do zrobienia. Ciach, ciach. Ciach. Nie zauważyłem. No. I tutaj jest od razu. Tak, budujcie się, ile wlezie. Wody to wy tu może nie do końca macie, ale co tam? Tutaj. I tutaj. Komunikacją w tym, poza pociągami, zajmiemy się później. Bo jest pociąg, ale tutaj jest jeszcze pusto. Dlatego bardzo fajnie udało się nam go tutaj przeprowadzić. No i tutaj też jest pusto. No, ale pociągi tutaj bardzo fajnie mogą komunikować się. Przejeżdżać do naszego centrum. Które, jak widać, o tutaj, to naprawdę ludzie, parking pełny. Szczerze mówiąc, że nigdy nie widziałem tak pełnego parkingu. No tutaj ten dworzec jest znowu mniej, no bo to jest do takich zwykłych połączeń lokalnych pomiędzy miastami. Ale ogólnie rzecz powiedziawszy, to ludzie lubią te pociągi i z pociągów mamy zyski.
Gdzie to jest taki przejazd ciekawy. No dobrze, i tak, dzisiaj się zajęliśmy tym, a zresztą dokładnie tym, co się dzisiaj zajęliśmy w dzisiejszym odcinku, dowiecie się w TimeLapse, więc ja mówię cześć i do zobaczenia w kolejnym materiale. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, kliknijcie. I jeszcze dzwoneczek, subskrybuj. To cześć i TimeLapse.